Żeby się dostać do diablej dziury, trzeba niestety pokonać drogę w dół. Otóż i tajemnicza diabla dziura. Skoro pętla widokowa, to muszą być widoki. Skoro pętla dla ambitnych, to musi być czasami ciężko. Długo się zastanawiałem, gdzie wybrać się na rowerze w ten piękny sobotni majowy dzień. Najpierw wpadł mi do głowy pomysł Puszczy Niepołomickiej, później pomyślałem o Turbaczu, potem o Drodze Pienińskiej, a wreszcie o świętokrzyskich zamkach. Ale we wszystkich tych miejscach w ten piękny majowy weekend na pewno będą ogromne tłumy, więc ostatecznie stanęło na czymś bardziej lokalnym, ale to wcale nie oznacza, że mniej atrakcyjnym. Rafał z tej strony, witam Was bardzo gorąco. Dzisiaj pokręcimy wspólnie po pięknym Pogórzu Rożnowskim. Przed nami widokowa pętla dla bardzo ambitnych. Bardzo jestem ciekaw, co zrobilibyście na moim miejscu, patrząc na to, co przede mną. Czy przejechalibyście pod tym wiaduktem, nie wiedząc, jaka jest nawierzchnia? Czy raczej skorzystalibyście z tej ścieżki, która jest w niedozwolonym, jak widzicie, miejscu? Jadę teraz przez Velodunajec i to jest taka bardzo przyjemna rozgrzewka przed pierwszymi wzniesieniami, które za chwilę przede mną. Tym samym Velodunajec będę dzisiaj wracał do Zakliczyna, ale to dopiero za kilka ładnych godzin. A teraz czeka mnie podjazd na pierwszą z dzisiejszych gór, czyli na Jurasówkę, którą możecie pamiętać z innej mojej relacji, kiedy kręciłem Tarnowską Górską Piątkę. W zasadzie pokonywałem wtedy ten podjazd dwa razy. Więc jeśli jesteście ciekawi dlaczego, no to koniecznie obejrzyjcie tę właśnie relację. Jurasówka już tutaj po prawej stronie widoczna, więc za chwilę będę skręcał tutaj w prawo i podjeżdżał pod tą ładną górę. Stacja narciarska Jurasówka, 3900 metrów, czyli prawie 4 km podjazdu, teraz mnie czeka. No i zaczynają się pierwsze widoki. Zobaczcie, Pogórze Rożnowskie, w oddali Ciężkowickie, a jeszcze w oddali Beskid Niski. Ładny odcinek, lekko w dół, z bardzo fajnym widokiem na Pogórze Rożnowskie, tam na wał przede mną. Ale to tylko momencik, za chwilę będę miał cięższy podjazd. Fajny ten podjazd, przyznacie, z ładnym widokiem, ale trzeba troszkę niestety się wysilić. Tutaj za chwilę będzie lekko wypłaszczony już teren, ale to jeszcze nie koniec oczywiście dzisiaj podjazdów, bo dzisiaj tej drogi w górę nie zabraknie, ale w nagrodę będą piękne widoki, bardzo ciekawe miejsca. Jedno szczególnie, mam nadzieję, że nie będzie dzisiaj
jakoś strasznie zaludnione w ten majowy weekend. No zobaczymy, ale miejsce na pewno godne polecenia i bardzo tajemnicze. I dojeżdżam do Jurasówki. Pusta droga, jeden samochód tylko przejechał, jeden motocyklista. Po prawej stronie ładny widok na Beskid Sądecki, Beskid Niski, a przede mną odprężający zjazd. Przede mną teraz jedna z gór Tarnowskiej Górskiej Piątki, czyli Góra Wał, na którą, jak widzicie, muszę się wyspinać. A ja tutaj zaraz będę miał ładny punkt widokowy na Beskid Sądecki po Górze Rażnowskie. Tutaj już mam zapowiedź tego, co za chwilę przede mną. Oprócz tego pięknego miejsca tutaj pod Górą Wał, gdzie można podziwiać widoki na Beskid Sądecki i Pogórze Rożnowskie, można też kilkaset metrów zjechać do nieczynnego już kamieniołomu. Miejsce niewielkie, ale bardzo klimatyczne. Ma nawet tutaj takie małe pole biwakowe, nie wiem czy legalne, ale widzę, że ogień jest tam palony, więc proponuję Wam nie pominąć tego miejsca. No a ja już będę teraz szybciutko wracał na ten punkt i zjeżdżał już w stronę Ciężkowic i Kąśnej Dolnej. Teraz mam taki kilometrowy podjazd. Mnie tutaj Garmin poinformował. Jeden z kilkunastu, które dzisiaj przede mną. No ale pętla jest dla ambitnych, więc podjazdy jak najbardziej wskazane. Spójrzcie, jakie piękne tutaj dróżki są, a to właśnie bardzo lubię pogórza. Tutaj jest dużo takich urokliwych dróżek, w ogóle nie uczęszczanych przez samochody. Z rzadka coś przejedzie, drogi w nie najgorszym stanie, więc naprawdę warto na pogórza przyjechać. A wspomniałem, że nawierzchnie dobre, a właśnie asfaltowa się skończyła. Teraz mam taki bardzo gravelowy już odcinek. Żeby nie powiedzieć MTB. Tutaj z Siemiechowa przez Kurasiówkę na Polichty. Trochę trudniejszy odcinek, cały czas w górę, ale nie to jest problemem, tylko droga się coraz bardziej robi pod MTB, już nie pod gravel. Tutaj lasem jeszcze kawałek można przejechać, ale zobaczcie, tutaj
Już jest dość błotnisty odcinek, więc gravelowe opony raczej nie dadzą rady. Na szczęście tutaj jest wydeptana ścieżka, więc może tam się uda podjechać, ale już za jakieś 100 czy 200 metrów będę miał drogę na polichty. Tutaj już chyba da się jechać, tak? W miarę sucho, niezbyt stromo i zaraz dojeżdżam do drogi. Tutaj przez polichty prowadzi też zielony szlak na suchą górę, bardzo klimatyczne miejsce, polecam je Wam też bardzo gorąco. Znajdziecie je także w jednej z moich relacji. No a ja nie zatrzymuję się tutaj bardzo długo, bo teraz będę już zjeżdżał bardzo relaksującym i odprężającym odcinkiem po tych kilku podjazdach. Później zacznie się najcięższy fragment mojej dzisiejszej pętli. Po drodze gruntowej, więc gravel bardzo przydatny na tym odcinku. I na Pogórzu Rożnowskim błota nie brakuje, jak widać. Więc szybciutko przeskakujemy. O, i teraz już jest fajnie, tylko niestety moje koła są potwornie brudne. Taki miałem czysty rower, pomyty przed samą wyprawą. Podjadę tutaj do pięknego dworku Paderewskiego na chwilkę i odpocznę, przygotuję się na najtrudniejszy odcinek dzisiejszej drogi. Bardzo uroczy staw i cały park przy dworku Ignacego Paderewskiego tutaj w Kąśnej Dolnej. Bardzo gorąco Wam polecam, koniecznie odwiedźcie go, a zwłaszcza na jesień, bo wtedy jest tutaj naprawdę bardzo kolorowo. No a ja muszę tutaj chwilę odpocząć, bo teraz przede mną najcięższy odcinek dzisiejszej widokowej pętli dla bardzo ambitnych. Fajny fragment po ubitej drodze gruntowej z ładnym widokiem już na Pogórze Ciężkowickie. A teraz powoli będę zbliżał się, tak jak mówiłem już wcześniej, do najtrudniejszego odcinka, czyli podjazdu pod Bruśnik. Tam po drodze będzie fajna wieża widokowa, gdzie na pewno chwilę odpocznę, a potem już będę podjeżdżał cały czas na Bukowiec. Zaraz będę pod torami przejeżdżał. Bardzo jestem ciekaw, co zrobilibyście na moim miejscu, patrząc na to, co przede mną. Czy przejechalibyście pod tym wiaduktem, nie wiedząc, jaka jest nawierzchnia? Czy raczej skorzystalibyście z tej ścieżki, która jest w niedozwolonym, jak widzicie, miejscu? Nie będę jednak ryzykował noczenia butów w tej wodzie i zrobię coś wbrew przepisom. Nie naśladujcie mnie, ale nie mam wyjścia. Muszę przejść przez te tory w niedozwolonym miejscu. 3,5 km podjazdu teraz mnie czeka. Garmin już mnie informuje. Na razie będzie 5%, a w kulminacyjnym punkcie znacznie więcej.
Jest wieża. Nawet ludzi niewiele. W tej porze oczywiście, w południu na pewno będzie tutaj więcej. Piękny widok tutaj na Pogórze Ciężkowickie już w oddali Beskid Niski, a ja teraz będę na chwilkę zjeżdżał do Kruśnika tylko, a potem będzie mnie czekał dość ostry podjazd już w stronę Bukowca. I teraz bardzo trudny odcinek, chyba najtrudniejszy z całej dzisiejszej pętli, około 3-4 km ostrego podjeżdżania. Już rezerwat w Bukowcu. Ciekaw jestem, czy będzie w nim o tej porze dużo ludzi w ten majowy, sobotni dzień. Liczę na to, że tłumów nie będzie, bo jeszcze jest młoda godzina, więc mam nadzieję, że spokojnie wszystkie atrakcje Bukowca zobaczę. Rezerwat Diable Skały w Bukowcu teraz przede mną. Można tutaj podjechać też na parking, gdybyście się nie wybierali rowerem, tylko samochodem, i zaparkować spokojnie cały rezerwat zwiedzić, a ja teraz tą drogą tutaj w dół chwileczkę zjadę i potem już będę prowadził rower po rezerwacie. Rezerwat Diable Skały, na razie pusto tutaj, co oczywiście absolutnie mnie nie martwi, bo to jest bardzo klimatyczne i piękne miejsce. Kilka takich formacji skalnych, które tutaj za chwilę spróbuję Wam pokazać, jest porozrzucanych po tym lesie, ale jest tutaj dobrze oznakowany niebieski szlak. Rezerwat Diable Skały i pierwsze stanowisko, czyli skała Diabeł, rozpoczynająca cały niebieski szlak tutaj po tym rezerwacie. Więc zobaczmy, jakie inne piękne skałki w tym rezerwacie można spotkać. Tutaj przede mną skała Głaz, a za chwilkę będę przy Diablej Dziurze i tam spróbuję Wam pokazać siedlisko nietoperzy. Żeby się dostać do Diablej Dziury, trzeba niestety pokonać drogę w dół. Przy moich butach i z rowerem nie będzie to łatwe, ale spróbuję sobie z tym jakoś poradzić. Otóż i tajemnicza Diabla Dziura.
Diabla Dziura za mną, czyli stanowisko, a właściwie siedlisko nietoperzy. Oczywiście zakratowane, więc wejścia nie ma. Jest tutaj informacja na tabliczce, że wprawdzie takie wejście jest możliwe, ale trzeba uzyskać odpowiednią zgodę odpowiednich władz. A ja teraz już będę opuszczał to piękne miejsce i kierował się w stronę Rożnowa. Przede mną jeszcze kilka bardzo atrakcyjnych widokowo miejsc, ale też kilka ciężkich podjazdów. Diabla Dziura to była ostatnia tutaj skała na tym niebieskim szlaku po rezerwacie Bukowiec. Ja nie odwiedziłem ich oczywiście wszystkich, bo trochę szkoda mi czasu, ale na pewno jeśli tutaj przyjedziecie, być może nie na rowerach, być może po prostu samochodem, zaparkujecie tam na tym parkingu i wtedy możecie zrobić nomen omen, małą pętelkę i wszystkie te skałki zaliczyć. No zobaczcie, chyba warto taką widokową pętlę dla ambitnych wykręcić. Jezioro Rożnowskie po lewej stronie, trasa dobrze mi znana, teraz z Bartkowej Posadowej do Rożnowa, gdzie troszeczkę wspinania, ale za to po drodze dwie atrakcje, ruiny zamku Zawiszy Czarnego i piękny kościółek w Tropiu. Ten czerwony szlak rowerowy, który tutaj widzicie, to jest fragment karpackiego szlaku rowerowego, który biegnie aż z Leluchowa przy granicy ze Słowacją. Tutaj właśnie przez Nowy Sącz i Rożnów, potem dalej przed Dobczyce. Też pokonywałem ten fragment rożnowsko-dobczycki chyba 2 lata temu, ile dobrze pamiętam. No i też oczywiście tę pętlę wam polecam. Dojeżdżam do ruin zamku Zawiszy Czarnego. Ruiny zamku Zawiszy Czarnego tutaj w Rożnowie odwiedzałem ostatnio w okresie zimowym, więc nie było tych wszystkich krzaków i zarośniętych drzew i miałem fantastyczny widok na jezioro. A teraz też widok jest bardzo ładny, ale trzeba tutaj podejść troszeczkę na takie wzniesienie i wtedy jezioro można zobaczyć. No a ja teraz muszę chwilę odpocząć i może kilka zdjęć z drona uda się uchwycić. Kościółek w Tropiu teraz przede mną. Jedno z magicznych miejsc tutaj na Pogórzu Rożnowskim. Koniecznie musicie je odwiedzić. Kościółek świętych Andrzeja, Świerada i Benedykta w Tropiu.
tuż za mną i za mną również piękny widok na Jezioro Czchowskie. A ja już będę powoli kończył moją dzisiejszą widokową pętlę dla ambitnych. Teraz ze Stropia będę zjeżdżał na przeprawę promową przez Jezioro Czchowskie. Jadę już po słynnym Velo Dunajec, jeszcze jakieś 5 km mam do Zakliczyna, więc jeśli szukacie na weekend jakiejś ciekawej rowerowej trasy z pięknymi widokami, gdzie nie znajdziecie tłumu turystów, to polecam gorąco Pobórze Rożnowskie. Jeśli już tutaj kręciliście, to koniecznie podzielcie się swoimi opiniami w komentarzu pod filmem. Kciuki w górę, zawsze mile widziane, subskrypcja kanału również. A my widzimy się już niebawem w kolejnej mojej rowerowej propozycji. Pozdrawiam Was bardzo gorąco, kręćcie dużo i bezpiecznie. Cześć! I jeszcze jedna gorąca prośba. Jeśli chcielibyście wesprzeć moją skromną rowerową działalność i postawić mi kawę, to odpowiedni link znajdziecie w opisie pod filmem. Z góry wielkie dzięki za wsparcie.